Dzień dobry, dziękuję Ci ślicznie, Małgosiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem oprócz tego, że ambasadorem programu eTwinning w województwie mazowieckim, jestem też nauczycielem języka angielskiego i języka niemieckiego w szkole podstawowej i jestem również doradcą do spraw języka niemieckiego w naszym mazowieckim samorządowym centrum doskonalenia nauczycieli. A dzisiaj chciałabym się pozajmować tutaj właśnie z Wami, bo jeżeli pozwolicie, to chciałabym, żebyśmy się do siebie zwracali po imieniu, bo będzie nam zdecydowanie łatwiej i przyjemniej. Najpierw poromansujemy sobie troszeczkę z generatorem filmów z InVideo AI i potem przejdziemy do quizów w Question Wall, które naprawdę potrafią ułatwić życie. Na pewno opis czytaliście, ale co to jest, to zaraz zobaczymy. W trakcie prezentacji pokażę wszystkie szczegóły, w jaki sposób zakładać konto, w jaki sposób utworzyć taki film, w jaki sposób go edytować, a jak tylko zostanie nam troszeczkę mocy czasowej, to oczywiście popróbujemy stworzyć coś wspólnie. O, dzień dobry, z Siedlec Mariolu, witam serdecznie. To z mojego miasta rodzinnego i miasta, w którym pracuję. To co, zaczynamy, gotowi? W te pochmurnym nastroju zza okna. Zaczniemy od InVideo AI. Jest to serwis, który jest dostępny pod adresem https://InVideo. Właśnie się zastanawiam, jak to tak dokładnie czytać, ale nie znalazłam jeszcze wskazówek, czyli za nowy, więc tam tak jak mi się wydaje, to na pewno Małgosia już Wam podlinkowała na czacie. Jest to serwis, który pozwala na tworzenie filmów za pomocą tekstowych wskazówek. Po prostu my do niego mówimy, co chcielibyśmy wygenerować, jaki filmik puścić, i on nam go tworzy. Dzisiaj właśnie na lekcji niemieckiego moi uczniowie wykorzystali taki voucher na wideo na lekcji w języku niemieckim i oczywiście no, troszkę mnie zaskoczyli, bo w ogóle zapomniałam, że ten voucher jest wylosowany i dosłownie w 5 minut stworzyłam im filmik o zabytkach w Berlinie w języku niemieckim na ich poziomie, także naprawdę rewelacyjnie ratuje różne sytuacje, ale również urozmaica projekty eTwinningowe i w trakcie mojej prezentacji będę troszkę pokazywać takie przykłady, które zamierzamy użyć w obecnym projekcie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale pobawić na pewno się pobawimy. Co tutaj możemy zrobić? Tutaj ten serwis nam wygeneruje wszystko. Wygeneruje nam cały scenariusz, stworzy sceny, doda lektora i dostosuje wideo według naszych poleceń. Za każdym razem, jak coś wygenerujemy, to możemy go jeszcze troszeczkę poprosić, żeby nam coś pozmieniał. Jeśli chodzi o takie minusy troszeczkę dla osób, które nie są anglojęzyczne, no to niestety, ale interfejs i to utworzone wideo jest dostępne tylko w języku angielskim, ale to można sobie z tym spokojnie poradzić i skorzystać z tłumacza, także tutaj uspokajam przedmiotowców i nauczycieli innych języków. Jak wejdziemy na stronę, zobaczymy możliwości zarejestrowania się. Można oczywiście się zalogować, jeżeli już posiadamy konto, ale najpierw się rejestrujemy. Po lewej stronie, już sekundeczkę, ja sobie włączę sobie pokazywanie. Po lewej stronie musimy być na InVideo AI, ponieważ ten serwis służy również do edycji filmów, do edycji grafik, tak? Ale nam zależy na tym, żeby porozmawiać o funkcjach sztucznej inteligencji. Dlatego też tutaj po lewej stronie musimy mieć wskazanie, że interesują nas filmy wideo i tutaj rejestracja. I następnie przejdziemy do obrazu powitalnego, który pozwoli nam albo dołączyć z kontem Google, czyli z Gmailem, z kontem Apple lub innym mailem, ale najpierw oczywiście przekieruje nas do rejestracji, jeśli jeszcze tego konta nie mamy. Czyli tak jak widać na slajdzie, mam nadzieję, że strzałeczki będą widoczne. Po wyborze Sign Up znowu otrzymamy możliwość dołączenia za pomocą Google, Apple lub innego konta mailowego i przyciskamy przycisk Create Account, czyli utwórz
konto. Ja będę się starała tłumaczyć te wszystkie polecenia i tutaj też starałam się to pozaznaczać, tak żeby właśnie nauczyciele, którzy nie czują się zbyt pewnie w języku angielskim, żeby jednak spokojnie sobie poradzili z tym narzędziem. Następnie zostaniemy zapytani, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o tym serwisie. I tu oczywiście mamy do wyboru różne aplikacje, mamy YouTube, mamy blog, website, tak, czyli strona internetowa, Twittery, Instagramy. Może zobaczyliśmy właśnie ten znak wodny na jakimś filmie przygotowanym przez kogoś innego, czy od przyjaciela, kolegi. Ja tutaj wbiłam inne i wpisałam eTwinning. Następnie kontynuujemy i zostaniemy poproszeni, w jakich celach zamierzamy używać tego serwisu, tak? Czyli ostatnia rzecz, która opisuje przyczynę, dlaczego chcemy dołączyć i korzystać. I oczywiście mamy tutaj takie dosyć biznesowe powody, ale mamy również możliwość kliknięcia inne i wpisania, że potrzebujemy tego w edukacji. Jak tylko przyciśniemy kontynuuj, utworzy nam się nasze miejsce, w którym będziemy tworzyć filmy. Zostaniemy zapytani, czy ma się, what should we call you, tak, czyli jak mamy cię nazywać. Ja tutaj zostawiłam swoje imię i zatem wszystkie te filmy będą właśnie z informacją, że zostały stworzone w tej mojej przestrzeni. Po kontynuacji przejdziemy do naszego konta. Jak tu widzicie, ja starałam się na tym slajdzie pokazać wszystko, ale po kolei to omówimy na kolejnych slajdach. Po lewej stronie mamy menu i klikając na te trzy poziome kreseczki nam się to menu rozwinie i przejdziemy do strony głównej, do naszej biblioteczki. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o prawa autorskie w ogóle sztucznej inteligencji, to do tej pory jeszcze tak wszystko nie zostało mocno uregulowane, ale jeżeli my nie podpisujemy się, nie zabieramy znaku wodnego, bo jak zapłacimy za płatną wersję oczywiście, to wiadomo, że będzie to jakby pod naszym autorstwem, ale my za to płacimy, żeby w ten sposób korzystać. My oczywiście rozmawiamy o wersji bezpłatnej, więc będzie znak wodny, że to właśnie zostało wygenerowane w tym serwisie za pomocą sztucznej inteligencji, czyli nikt nie powinien podejrzewać nas o to, że my przypisujemy sobie do tego prawa. Tak? Będzie informacja, że to zostało wygenerowane przez nas, tak? Ale nie, że jesteśmy autorem tekstu, scen, filmów. Aczkolwiek bardzo dużo można zmieniać i tak naprawdę to, co wygeneruje nam sztuczna inteligencja, może się okazać, że my wszystko podmieniliśmy i generalnie film jest nasz. Aczkolwiek, że jest zrobiony w tym serwisie, to ten znak wodny pozostanie. Zawsze jak używają Państwo grafiki ze sztuczną inteligencją, powinna być informacja, że zostało to wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Po prawej stronie mamy, tak Jadwigo, tak mi się wydaje, że tak jak w CapCutie. Mamy informację o naszym koncie. Po kliknięciu na kółeczko, przepraszam, z awatarkiem albo ze zdjęciem, wszystko zależy od tego, czy na mailu, którego użyliście do rejestracji, macie zdjęcie profilowe, czy też nie. Po rozwinięciu zobaczymy nasz profil, członkostwo, tak, możliwość zasubskrybowania, tak, czyli możliwość wzięcia tej płatnej wersji i mamy jeszcze taką zakładkę usage, na której chciałabym się skupić i pokazać pewne rzeczy. Tutaj mamy ustawienia, tak jak powiedziałam, niestety tego języka layoutu zmienić się nie da. Ale co tutaj się ukrywa? Tu ukrywa się taka informacja, że wszystkie możliwości edycji będą dostępne w darmowej wersji do 31 maja 2024. I teraz powiem tak, ja mam konto z grudnia, kiedy poznałam w ogóle ten serwis i zaczęłam z niego korzystać i mam również taką informację i konto, którego użyłam specjalnie, żeby pokazać tutaj Wam proces tworzenia konta, który założyłam w tydzień temu.
i też mam taką informację. Także wszystkie te premium edycje z naszą koronką będą dla wszystkich dostępne do tego czasu. Później po prostu będziemy mieli wersję darmową. Czym one się różnią od siebie, to zaraz też wszystko powiem. Ale tu można właśnie sprawdzić ten czas, do kiedy możemy korzystać ze wszystkich tutaj możliwości. Co zostanie nam po tym czasie, tak? Czyli po tym czasie, właśnie po ostatnim dniu maja. Zostanie nam 10 minut na tydzień generacji przez sztuczną inteligencję, tak? Czyli możemy wygenerować albo jeden film, który będzie trwał 10 minut na tydzień, albo kilka filmików, które łącznie dadzą taką długość. 10 GB miejsca na dysku, po wykorzystaniu oczywiście trzeba będzie pewne filmy usuwać. 4 eksporty na tydzień i oczywiście z logo InVideo, czyli cały czas ten znak wodny będzie się pojawiał. Ponad 2,5 miliony standardowych mediów, tu troszeczkę chodzi właśnie i o zdjęcia, bo tutaj zaznaczyłam w kolejnym punkcie, że w tej wersji bezpłatnej nie będzie tych zdjęć i filmików do scen z iStocka na przykład i nie będzie można wybierać sobie klonów głosowych, co ja powiem szczerze, że tutaj też tego nie robiłam, tak żeby nie pokazywać funkcji, która nie będzie dla nas dostępna. Wersja płatna kosztuje około $20 na miesiąc. Jak wygląda, to na pewno możecie się zorientować, klikając płatny plan. Jest to po prostu więcej minut, tak? Więcej tego miejsca na dysku, więcej eksportów i oczywiście te grafiki, które w wersji podstawowej zostaną nam troszeczkę zabrane. I jak to działa? Do tworzenia wideo możemy wybrać kilka sposobów. Możemy po prostu wpisać w pierwsze okienko, które nam się pojawia po zalogowaniu na koncie, gdzie mamy napisane proszę podać temat i szczegółowe instrukcje i tutaj możemy wpisać 3600 znaków i po prostu kliknąć generate a video, tak? Czyli wygeneruj wideo. Ale możemy również od razu przejść do takich bardziej szczegółowych opcji, czy na przykład ma być to film na YouTube'a, czy może to ma być shorts na YouTube'a, a może jeszcze coś więcej. I tym więcej może być generowanie filmu ze skryptu, który my damy, czyli z tekstu takiego pełnego tekstu, który ma się pojawić na filmie. Może być oczywiście TikTokowe wideo, Instagramowe, Reel, także do wyboru. Wtedy będą pojawiać się różne opcje, ale przejdziemy je po kolei, powolutku. W momencie, kiedy użyjemy filmu na YouTube, wtedy dostaniemy już tutaj możliwość pewnych ustawień, na które możemy nie wpaść, wpisując po prostu nasz pomysł w tym pierwszym generatorze. Bo tu od razu mamy pytanie, jak długo ma trwać ten film, tak? I tutaj mamy do wyboru do ponad 20 minut, my oczywiście będziemy generować do 10 maksymalnie. Następnie mamy już dwa okienka. Pierwsze okienko z prośbą, żeby podać jakiś chwytający temat, chwytliwy temat i rzeczy wszystkie, które chcemy, żeby tam się znalazły, bądź nie chcemy, żeby tam się znalazły. Oczywiście my to możemy też napisać w tym pierwszym generatorze, tylko już nikt nam nie podpowie, że możemy to zawrzeć, tak? Następnie mamy drugie miejsce, gdzie możemy jeszcze wydać kolejne komendy. Możemy od razu zaproponować dodanie muzyki w tle i tu tą muzykę opisujemy przymiotnikami w języku angielskim, jaka ta muzyka ma być. W przypadku tego pierwszego generatora dostaniemy po prostu gotową propozycję bez naszych wskazań, którą też możemy edytować. Co jeszcze tutaj w ustawień takich od razu przy wyborze filmu na YouTube? Możemy
wpisać, możemy tutaj wpisać, jaki chcemy głos, czy na przykład chcemy głos męski, żeński, czy ma być to nastolatek, czy osoba dorosła, czy w ogóle ma być to dziecko mówiące, także tutaj jest to do wyboru i jak widzicie jest to bez koronki, więc to takie ustawienia nam zostaną. Tutaj wybieramy również, czy dodać napisy, w jakim miejscu te napisy dodać, w jaki sposób one mają się pojawiać, czy ma się pojawiać słowo wraz z tekstem mówionym, czy po prostu pod spodem cały skrypt. Tego tutaj zmienić, nie wiem, czy jest sens to zmieniać, bo to jest kwestia tego, że na tym znaku wodnym będzie też jakby nasz numer użytkownika, tak? I co najważniejsze, w czwóreczce możemy od razu poprosić, żeby nie używał tych zdjęć i filmików króciutkich, tych takich scen z iStocka, którego nie będziemy w przyszłości mieć. Tak, żeby sprawdzić, w jaki sposób i jakie filmy nam wygeneruje w tej wersji bezpłatnej. I potwierdzamy, tak? Continue, czyli kontynuujemy. Jeśli wybierzemy Shortsa, to wtedy mamy troszeczkę mniej tych ustawień, ale również właśnie o użytkowniku, o głosie, o napisach i o użyciu zdjęć bądź tych króciutkich filmików. I oczywiście to będzie zdecydowanie krótsze. Wybierając z kolei scenariusz, który ma nam zamienić nasza sztuczna inteligencja w tym serwisie na wideo, otrzymujemy takie zapytanie, co ma nam stworzyć, tak? No tu mamy wideo i tu też znowu możemy użyć, czy to ma być ogólnie wideo, czy to właśnie już ma być ten shorts, czy reel na Instagrama. Wklejamy cały nasz scenariusz, czyli tak jak my tu planujemy w projekcie, znaczy już trwa to, uczniowie przygotowują prezentację i w komentarzach będą opisywać pojedyncze slajdy, my zamierzamy skopiować ten tekst przygotowany przez uczniów i po prostu spróbować wygenerować filmik do tych opisów, które zostały przygotowane przez uczniów i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Również tutaj możemy już poprosić o muzykę w tle i możemy ustawić głos, który będzie pojawiał się w wideo. I oczywiście kontynuujemy. I teraz co można wypróbować? Jak zauważyliście tutaj w prawym dolnym rogu, dla mnie w prawym dolnym, mam nadzieję, że dla Was też, mamy informację ChatGPT. Dlatego, że ja tak troszeczkę się uparłam, że skoro sztuczna inteligencja, to ja wcale nie będę się tutaj mocno męczyć i wymyślać swoich scenariuszy, tylko właśnie porozmawiam sobie z ChatGPT, tak żeby mi tutaj mnie wspomógł w przygotowaniu filmu, w przygotowaniu informacji, które mam podać w serwisie InVideo, a i do stworzenia filmu. I przykładowe polecenie. Proszę bardzo, podróż do Hiszpanii, uwzględniając główne atrakcje turystyczne, kulturę, tradycje, jedzenie, inne istotne elementy. I tu podajemy, o tym trzeba pamiętać, dla kogo? Dla uczniów szkoły podstawowej uczących się języka angielskiego jako języka obcego, tak? Tak, żeby też nie został ten film wygenerowany w języku, który będzie mało zrozumiały, bo będzie za trudny, tak? Więc wiadomo, że będzie dostosowane słownictwo do naszych uczniów. Kolejne przykładowe polecenie, odkrywanie Londynu. Dlaczego ja tak tutaj się uparłam na te wycieczki krajoznawcze i wirtualne zwiedzanie? Dlatego, że ja cały czas mówię tutaj o projekcie British and American Adventure, czyli przygoda brytyjsko-amerykańska, gdzie właśnie tutaj będziemy odkrywać przeróżne miejsca w tych krajach. I tutaj mamy stwórz wideo prezentujące główne atrakcje turystyczne Londynu, takie jak, czyli jeśli chcemy, to możemy oczywiście tutaj wymienić, na czym nam zależy, a on później sobie resztę doda, dostarczając jednocześnie wglądu w historię, kulturę, tradycje miasta. Także tutaj ten ChatGPT takie coś zaproponował. Ale to nie wszystko. Możemy tego użyć do prezentacji gramatyki. Na przykład
Stwórz mi wideo, które wyjaśnia znaczenie i użycie przysłówków częstotliwości w języku angielskim, takich jak always, usually, sometimes, rarely, never. Przedstaw przykładowe zdania ilustrujące różne położenia przysłówków w zdaniu oraz zastosowanie czasowników w odpowiednich czasach. Także nawet gramatyka się da. Oczywiście, tak jak wszystko w sztucznej inteligencji, on to zrobi po swojemu, czasem lepiej, czasem gorzej. Czasami będzie tak, że na to samo polecenie stworzy całkowicie inny filmik i w ogóle w innym klimacie. Czasem nas po prostu w ogóle nie zrozumie, mimo że dajemy mu te same polecenia, więc tu trzeba na spokojnie. Najważniejsze, że właśnie mamy tą możliwość edycji, którą zaraz pokażę. I kolejne przykładowe polecenia, 10 atrakcji w Walii i tu już troszkę więcej, bo ja poprosiłam ChatGPT, żeby dał mi więcej informacji, jakie ja mam podać tej sztucznej inteligencji w serwisie tworzącym wideo, tak żeby to było już dokładniejsze. Więc te przykłady oczywiście są w prezentacji, która będzie Wam udostępniona i tu polecenia, czyli poprosiłam o te bardziej szczegółowe, co ma zrobić, że ma wykorzystać i zdjęcia, i filmy, tak, żeby podczas prezentowania atrakcji umieścił krótkie opisy w odpowiednim miejscu, żeby dostosował tak, aby odpowiednio zrównoważona przyciągała uwagę widzów. Powiem szczerze, że nie wpadłabym na takie polecenie bez sztucznej inteligencji, dla sztucznej inteligencji, dlatego też warto dokonywać różnych prób. Dodatkowo jeszcze kazał mi tutaj zaproponować muzykę, dźwięki, tak, a jeszcze na zakończenie filmu dodać krótki napis zachęcający widzów do odwiedzenia Walii. I na podstawie tych podpowiedzi z czatu GPT stworzyłam takie filmiki, które zaraz sobie, mam nadzieję, zdążymy w części zobaczyć, a jak nie, to będą załączone w naszej prezentacji. Czyli ewidentnie zrobiłam kopiuj wklej z tego, co mi wygenerował czat GPT i kliknęłam Generate a Video, czyli skorzystałam na razie z tej pierwszej, najprostszej, pierwszej podanej możliwości. I teraz, kto jest odbiorcą? Czy są to turyści, uczniowie, czy uczniowie uczący się języka obcego, tak? Look and feel, czyli jak to ma wyglądać, czy inspirująco, czy tak czysto, profesjonalnie i na jaką platformę chcę ten film wrzucić. Czyli tak jak Wam powiedziałam na początku, że tutaj wrzucamy polecenia i generujemy, nic nie ustawiamy, to jednak później on i tak nas troszeczkę poprosi, żebyśmy podali więcej szczegółów. I kontynuuję lub edytuję to, co zapodałam w instrukcji. On troszeczkę analizuje, to trwa kilka minut, dlatego ja to zrobiłam przed naszym warsztatem, a nie w trakcie naszego warsztatu, tak żebyśmy spokojnie zdążyli ze wszystkim. W ten sposób trwa generowanie. I proszę, zobaczcie, on najpierw wygenerował mi ten film, który widzicie po lewej stronie, czyli napisy wygenerował mi na środku ekranu i one zasłaniały przez cały czas trwania filmu tak naprawdę te zabytki, o których on mi tutaj opowiadał. Co możemy zrobić? Możemy to sobie polubić, nie polubić, możemy cofnąć i jeszcze raz go poprosić o edycję, no ale tak naprawdę, jeżeli mu nie powiemy, czego byśmy sobie życzyli, to on może wygenerować nam to samo. Jeśli nam się to podoba, możemy po prostu zaeksportować. Ale ja tutaj poprosiłam go, żeby zrobił krótszy ten film, bo on mi go zrobił ponad 10 minut, z tego co pamiętam, żeby zrobił krótszy i żeby jeszcze wrzucił te napisy na dół strony. Jak widzicie, po prawej stronie, jeśli ja nie dałam informacji szczegółowej, bo tutaj w tym generatorze nie miałam możliwości odhaczenia, żeby nie używał tych obrazów z płatnych serwisów, to pojawiają się oprócz znaku wodnego NVIDIA AI, to jeszcze znaki wodne tych serwisów do pobierania grafik. Więc wygenerował mi troszkę inny, jak tu widzicie już nie ma tych napisów, które mi przesłaniają te zabytki, o których chcemy rozmawiać, wygenerował mi nie o połowę krótszy filmik, wygenerował go 3/4, czyli 1/4 skrócił. Ale co ja mogę zrobić dalej? Ja mogę dalej go sama skrócić, bo w momencie, kiedy kliknę
edit, czyli edytuj to, co on mi już dał, czyli bez tego podpowiedzi takiej ogólnej, że zrób krótszy, zmień napisy i tak dalej, to wchodząc w edytuj, to ja mogę edytować wszystkie media, czyli mogę edytować zdjęcia, mogę edytować filmiki, które on tutaj podał, mogę załadować je po prostu ze swojego komputera, na przykład wygenerować w sztucznej inteligencji w innym serwisie, chociażby Hotpot AI. I jeśli ja tutaj wymienię jakiś obraz, to po prostu klikam Apply Changes, czyli zastosuj zmiany bądź Discard, zrezygnuj. I w ten sposób mogę przejrzeć wszystkie zdjęcia i wszystkie grafiki, które mi wygenerowała sztuczna inteligencja. Jeśli przejdę na edytuj scenariusz, to ja do każdego tego zdjęcia, czyli do tego medium, mogę podejrzeć, co lektor w tym momencie mówi przy danym zdjęciu, przy danej scenie i mogę to wyedytować, mogę zmienić na język prostszy i mogę tutaj zmienić też, to jest takie trochę obejście, na język niemiecki. I on to przeczyta, mimo że będzie to osoba na przykład dorosła z akcentem brytyjskim, ale przeczyta po niemiecku. Dlatego też, żeby to wykorzystać na innych językach, to kopiujemy tekst, który nam się pojawia przy każdym skrypcie, wrzucamy do czata GPT, prosimy go o przetłumaczenie i w parę minut wrzucamy tekst niemiecki do każdej tej sceny. Wiadomo, no im dłuższy filmik, tym dłużej czasu nam to zajmie. Tak jak ja dzisiaj potrzebowałam bardzo króciutkiego filmiku, to w ten sposób sobie poradzę. Oczywiście nie był to czysty język niemiecki, tak? Bo tak samo jak i nasz angielski nie jest super świetny, rewelacyjny, przynajmniej mój, no bo wiadomo, że nie jest to język mój, ale jest to taki sposób. Jeśli by się Wam zdarzyło, że zmieniliście język na hiszpański, a on Wam dalej mówi z takim akcentem, że w ogóle nic nie rozumiecie po tym hiszpańsku, to zmieńcie tą osobę. Także tak troszeczkę można oszukać ten interfejs w języku angielskim. Możemy również wyedytować słowa kluczowe, możemy wyedytować elementy tekstu, czyli tytuł, możemy tutaj na każdym slajdzie pododawać różne rzeczy, do których mamy czas 18:40 i zaraz musimy kończyć, bo mamy jeszcze question wall, ale mam nadzieję, że już troszeczkę czujecie się zainspirowani i tak jak mówię, no takie na szybko pewne rzeczy, ale i w projekcie widzę tutaj mnóstwo fajnych zastosowań. Tak jak mówię, spróbujemy wykorzystać to właśnie w tym takim konkretnym działaniu, ale ja już wprowadzając uczniów do tego projektu, to jak podzieliliśmy ich na grupy, tak, że ta grupa zajmuje się Walią, ta się zajmuje Anglią, ta Północną Irlandią, to ja już im kazałam sobie wygenerować takie filmiki, tak, ciekawostki z tych krajów, albo najważniejsze rzeczy z tych krajów. I oni generując, oglądali te filmiki, już troszeczkę zaczynali się osłuchiwać z pewnymi rzeczami charakterystycznymi w tych krajach, więc uważam, że to było pouczające. Jak wszystko, co generuje sztuczna inteligencja, musimy sprawdzać, tak? To w ogóle bez dwóch zdań. Jeśli nam już się wszystko podoba, wyedytowaliśmy wszystko, co trzeba, to zostaniemy zapytani, czy chcemy na przykład zrezygnować z tego znaku wodnego. No wiadomo, że to już jest wersja premium, więc ja starałam się tutaj tego w ogóle nie używać. Normalny jakiś branding, tak? I jeżeli chodzi o rozdzielczość, to całkiem wysoką tutaj proponuję w tej wersji podstawowej i kontynuujemy. I w ten sposób pojawił mi się film. Ten film jest dostępny na moim kanale, właśnie tym InVideo AI i mogę się z Wami nim podzielić, czyli mamy tutaj share, czyli udostępnij i mogę udostępnić link po prostu, tak, skopiować i wysłać, mogę przesłać na Facebooka i oczywiście inne różne możliwości i to był, wydaje mi się, że ten i ja po prostu go skopiuję i wrzucę Wam na czat, bo na razie nie zaryzykujemy, żeby oglądać wspólnie ze względu
na to, że zaraz jeszcze Question Wellness czeka, który też jest bardzo ciekawym narzędziem i bardzo przydatnym, szczególnie, że generuje quizy, które z automatu możemy zaeksportować do innych naszych ulubionych platform. Wrzuciłam Wam tu pomysły na wykorzystanie tego generatora wideo i na lekcji. Proszę bardzo, możemy tworzyć materiał edukacyjny w formie krótkich lekcji podzielonych tematycznie na sekcje. Możemy tworzyć ćwiczenie wymowy, no tutaj to zdecydowanie na angielskim. Ilustrowanie różnych koncepcji, tak, czyli na przykład, nie wiem, budowa komórki. No wiadomo, że no, może w języku angielskim będzie to trudne, ale tak jak już tu powiedziałam, można troszeczkę kombinować z podrzucaniem w języku polskim tego scenariusza. Możemy tworzyć opowieści, tak? Czyli uczniowie mogą tworzyć wspólną opowieść, a później wrzucić taki scenariusz tej opowieści do naszego serwisu i ten serwis wygeneruje im wideo do ich wspólnego opowiadanie. Oczywiście wirtualne wycieczki edukacyjne to jest taki podstawowy chyba sposób na wykorzystanie. Mogą również właśnie jako filmy projektowe, tak, wykorzystywać to do tworzenia własnych projektów filmowych na wybrany temat. Nie, żeby obejrzeć nie powinno, trzeba być się zalogowanym, a każe się logować. A, już widzę, dobrze, już zmieniam ustawienia, już zmieniam, bo zrobiłam, bo tutaj przy dzieleniu się, przepraszam, można zrobić prywatny, ale wtedy tylko dla mnie byłby dostępny, unlisted, taki, że tylko z linkiem, ale dla osób zalogowanych, tak jak na YouTubie mamy właśnie unlisted, tak? Ale tutaj trzeba się wtedy zalogować i można publiczny, więc ja już wrzucam Wam link publiczny najmocniej, przepraszam, bo ja się troszkę bawiłam tymi ustawieniami i zmieniłam, ale to już szybciutko naprawiamy. I teraz tu właśnie mam przygotowane na szybko zrobione życzenia wielkanocne w trzech językach, też właśnie do wykorzystania w projekcie, bo tak trochę nie miałam pomysłu, uczniowie przygotowali różne rzeczy, ale chciałam jeszcze tak coś innego i wyszło też całkiem nieźle. Tutaj w ogóle właśnie, tak jak powiedziałam na początku tego projektu, takie proste komunikaty były, tak żeby liznąć troszeczkę, o czym w ogóle ten projekt będzie, o jakiej kulturze, i po prostu wrzuciłam informację o kulturze brytyjskiej i on mi taki tutaj tytuł piękny wygenerował. I co najważniejsze, wrzuciłam Wam trzy przykładowe filmy właśnie z tymi promptami, które omówiliśmy bardzo szczegółowo, czyli 10 atrakcji w Walii. Pierwszy na podstawie tekstu bez szczegółowych ustawień i trwa on 5 minut 48. Wrzucony do przy generowaniu, że to ma być film na YouTube i o, Agniesiu, nie otwiera Wam się ten filmik, działa fajne, okej, dobra, super, cieszę się bardzo. Na podstawie tekstu bez szczegółowych ustawień, na podstawie właśnie tych już bardziej szczegółowych, 2 minuty 24, zmieniłam na tą wymowę brytyjską, miejsce pojawiania się napisów i mamy też shortsa, tutaj skróciłam do minutki. Także to też już wrzucamy na czat, tak żebyście mogli samodzielnie obejrzeć, żebyśmy zdążyli z Question Wall. I już sekundeczkę. Question Wall to jest właśnie serwis, w którym możemy stworzyć quizy. Ja tu podglądałam troszkę Irę na poprzednim warsztacie, też pokazywała, jak świetnie można zrobić quizy w TWI. I do wideo, i do innych różnych możliwości. I co chciałabym powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że tu też podobnie to troszeczkę działa, no bo ta sztuczna inteligencja w ogóle podobnie działa, prawda? Ale kwestia jest tego, że tu dostajemy ten format. I ten format mnie tutaj bardzo, że tak powiem, ujął i dlatego spróbujcie bardzo proszę, jak z tymi linkami, czy te linki Wam się otwierają, czy też za bardzo pobawiłam się z ustawieniami prywatności. Jak dacie znać, to czy teraz podczas webinaru, czy za chwilkę, to te ustawienia pozmieniam.
I mamy question wall, możemy generować na podstawie tekstu, na podstawie wideo, strony internetowej. Ja tutaj przy wideo i stronie internetowej postawiłam taki troszeczkę taką gwiazdeczkę. Dlaczego? Dlatego, że mi nie udało się znaleźć takiego wideo, który nie byłby za długi. Ja zaraz to pokażę na kolejnych slajdach. I tak samo ze stroną internetową. No wiadomo, jak każdy serwis, mamy wersję bezpłatną i wersję płatną, tak? Interfejs jest również tylko w języku angielskim, ale już generowanie pytań w wielu językach i na wielu poziomach. No i właśnie to, co najfajniejsze, bezpośredni eksport do Kahoota, Quizisa, Gymkita, Moodle, Bluekita, Quizleta, także dużo możliwości, to naprawdę tylko parę z nich. I teraz w ramach bezpłatnego planu mamy tworzenie i edycji pytań wielokrotnego wyboru. Podkreślam to, bo w wersji płatnej będą różne inne pytania. Mamy właśnie eksport do tych platform, tutaj się to nie zmienia, czy w wersji płatnej, czy bezpłatnej. Możemy eksportować do wszystkich wymienionych platform. Tworzenie pytań kluczowych, czyli oprócz tych pytań quizowych, on tworzy pytania kluczowe. Nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o tworzenie zestawów, czyli nie 10 zestawów, tylko tyle, ile chcemy. No i to przesyłanie tekstów do 1000 znaków, no i też generowanie na podstawie dość krótkich tekstów. I to nas troszeczkę tutaj ogranicza w tej wersji bezpłatnej, dlatego że filmy wideo, które są opublikowane na YouTubie najczęściej, i oczywiście trzeba znaleźć takie, które mają transkrypcję, najczęściej mają tą transkrypcję dłuższą, tak? W wersji płatnej około też $20 za miesiąc mamy dodatkowe pytania z uzupełnianiem luk, krótkimi odpowiedziami, czytanie o 10 razy dłuższe, dodatkowo nam generuje cele edukacyjne, możemy przesyłać pliki PDF, wordowskie, zdjęcia, generuje nam dodatkowo listy słownictwa i dodatkowe pytania. Powiem tak, jak Question Well poznałam podczas jakiegoś warsztatu naszego e-twinningowego, wydaje mi się, że w grudniu była taka seria webinarów ze sztuczną inteligencją i ja do tej pory korzystam i korzystam z wersji bezpłatnej, dlatego też zachęcam do wypróbowania i jeśli Wam się spodoba, oczywiście, tak, ale my promujemy tutaj te wersje bezpłatne. Jak wejdziemy na link do Question Wall, to Małgosia na pewno Wam zaraz wyrzuci, to nie dostaniemy takiej informacji, zaloguj się, i to jest takie troszkę mylące, dlatego też macie tutaj na slajdzie try it out, wypróbuj i przechodzimy dalej. Tworzenie konta, tu tylko jedna uwaga, bo oczywiście umiecie tworzyć konta, więc sobie z tym świetnie poradzicie, można się tutaj zarejestrować tylko i wyłącznie albo z Gmailem, oczywiście nie musi to być służbowy Gmail, ale Gmail, czyli konto googlowskie, albo Microsoftowskie. Nie można na przykład z WP, tak i tak dalej. Oczywiście potwierdzamy wszystkie nasze możliwości i od razu przechodzimy do strony po zalogowaniu się bądź po utworzeniu konta, co możemy zrobić. I słuchajcie, od początku możemy poprosić o generowanie 5, 10, 20 pytań. Tak jak powiedziałam, pytania wielokrotnego wyboru, wszystkie te trzy dodatkowe są już płatne i pytania oparte na, żeby nie zmieniać tematu, to oczywiście Walia i jej atrakcje będą naszym przykładem. I teraz zobaczcie, mamy możliwość generowania za pomocą tekstu własnego bądź przesłanego, bądź wygenerowanego przez sztuczną inteligencję już na podstawie właśnie filmu z YouTube, ze strony internetowej, bądź oczywiście w wersji płatnej, na podstawie przesłanego pliku, bądź naszego quizu. I na co chcę zwrócić uwagę, tutaj mamy poziom taki szkolny, tak, plus język, proszę zobaczyć, tych języków jest tutaj naprawdę mnóstwo i możemy albo wygenerować czytanie, czyli wybrać generate reading, albo wkleić nasz własny tekst i wygenerować pytania. Na kolejnych slajdach pokazuję dość dokładnie każdą tą opcję, czyli tekst, poziom, język, generujemy, dostajemy tekst, ten tekst możemy wyedytować, ale niestety też w wersji płatnej. Tutaj wygenerował 779 znaków, więc załapaliśmy się na wersję bezpłatną. On to troszkę wie, jeśli my mu tutaj jego prosimy, żeby na podstawie tego pierwszego promptu 10 atrakcji w Walii generował w tej wersji bezpłatnej. I generujemy
Później z YouTube'a, tak jak mówię, możemy wybrać, przeszukać YouTube'a razem z nim, możemy wkleić tutaj link, ale nie wszystkie linki działają, więc tym razem nie zachwycę się każdą opcją. Tutaj właśnie nam wybiera te wideo, ale on nie zwraca uwagi, czy tam transkrypcja jest, czy nie, czyli mimo, że on podał tutaj 4 różne, to tylko jeden można było zastosować. I to samo ze stroną internetową. Ze stroną internetową możemy my mu podać stronę internetową, a możemy mu wrzucić informację z jakiej strony. I proszę, zobaczcie, ja tu specjalnie dałam te gwiazdeczki, jak mi wygeneruje 3,5 tysiąca znaków, no to niestety w bezpłatnej wersji mi tego nie zrobi. Ale niezależnie od tego, czy generujemy na podstawie własnego tekstu, tekstu ze sztucznej inteligencji, dostajemy taką, taką twórczość, tak? Czyli te pytania kluczowe, po prawej stronie mamy pytania wielokrotnego wyboru i tak jak wcześniej zaznaczyliśmy 5, 10 do 20 maksymalnie, ale proszę zobaczyć, na samym dole mamy opcję napisz pytanie, czyli możemy dodać swoje pytanie, tak żeby już dodać to nasze pytanie do tej formy wrzucenia eksportu do BlueKita na przykład, czy Kahoota i możemy jeszcze dogenerować kolejne pytania. I co tutaj mamy? Jak klikniemy na link, już sekundeczkę, muszę się wrócić tutaj. Dobrze, czyli teraz zajmiemy się tą rameczką. Mamy drukowanie, możliwość drukowania, imersję tak, i share, czyli podzielenia się. Jak to wykorzystamy? Mamy link, którym możemy się podzielić z kimś innym. Ktoś inny dostanie wykaz tych pytań. Możemy również tutaj wydrukować te pytania. I zobaczcie po prawej stronie, jak klikniemy eksport, to pojawi nam się aż tak dużo tych możliwości eksportowania do różnych platform. Jeśli wybierzemy cokolwiek, tak ja tutaj wybrałam BlueKita, ponieważ każda nasza platforma do tworzenia quizów troszeczkę innego pliku potrzebuje, żeby zaeksportować idealnie, prawda? Zauważyliście na przykład, że Quizlet teraz ma troszeczkę ograniczone te formy eksportu i możemy eksportować tylko nasze własne quizy, bądź takie, w których jest to prawo nadane, a niestety często te nasze wydawnictwa troszeczkę blokują to eksportowanie i już to troszkę się robi trudniejsze. I co robimy? Jak już mu zapodałam prośbę o to, żeby wyeksportował mi ten quiz do BlueKita, ściągnęłam plik, ten plik się w sumie samodzielnie ściągnął, następnie otworzyłam swoje konto na BlueKicie, kliknęłam create, utwórz, wiem, bo to BlueKit to tak się fajnie mówiło, ale już na stronie głównej podali, że mamy czytać BlueKit i oczywiście podstawowe rzeczy, czyli możemy obrazek wygenerować, tytuł, opis, do czego nam będzie służył ten quiz w danym serwisie i teraz tak jak tutaj mamy albo ręcznie wpisywanie tych pytań, albo import z Quizleta, albo właśnie import z tego pliku CSV. I jak wybierzemy właśnie ten import, to on poprosi nas, żeby załadować ten arkusz z naszego komputera, a my go przed chwilą pobraliśmy i klikamy Create Quiz gotowy. Tak? I oczywiście w BlueKicie wszystkie te pytania, które zaimportowaliśmy, przepraszam, import, eksport, zaimportowaliśmy, możemy jeszcze wyedytować. Także strasznie szybko, na pewno któraś z tych platform jest Wam przyjazna i lubicie z niej korzystać, więc w bardzo szybki sposób możemy to zrobić. I tak jak widzicie, każde to pytanie pojawia się do edycji, więc jeszcze tutaj możemy wszystko zmienić, a jak nie wszystko, to coś, co zauważymy, bo tak jak powiedziałam, no trzeba tą sztuczną inteligencję troszeczkę pilnować. I na zakończenie, bo ja się troszkę, Małgosiu, przestraszyłam, jak zobaczyłam 111 slajdów, mówię, w życiu nie wyrobię się w 2 minuty, ale zapomniałam, że po mnie są jeszcze warsztaty. Więc całe szczęście tyle slajdów nie mam, bo mamy minutkę. Wrzuciłam Wam tutaj 7 powodów, dla których warto stosować quizy w klasie, tak żeby Was zachęcić. Dlaczego ta gamifikacja jest fajna i przyjazna i warta wykorzystywania, a tutaj zwrócę uwagę na to,
jak wykorzystujemy quizy w eTwinningu. Często robimy przeróżne quizy na starcie, na rozpoczęcie projektu, tak? Możemy albo oceniać wiedzę uczniów na temat głównego tematu projektu, coś tutaj mi się zaplątało. Możemy również tworzyć quizy tematyczne po prostu do zagadnień, które poruszamy w naszym projekcie i my bardzo często takie rzeczy robimy, przy ochronie środowiska zadajemy pytania, wprowadzając w ogóle uczniów do bezpieczeństwa w internecie, również tworzymy przeróżne quizy, więc tutaj warto, no quizy międzykulturowe, zamiast przygotowywać prezentację, wrzućcie filmik o Polsce w InVideo, do tego wygenerujcie quiz w Question Wall i zaeksportujcie go do jakiegokolwiek jakiejkolwiek ulubionej waszej platformy i już macie wstęp projektu zrobiony. Możemy właśnie oceniać troszeczkę wiedzę, możemy troszeczkę robić ewaluację i oczywiście wspólnie tworzyć te quizy. Przecież taki quiz można wygenerować na spotkaniu online razem ze sztuczną inteligencją. Także mam nadzieję, że Question Wall też Wam przypadnie do gustu. Życzę powodzenia w wykorzystaniu i dziękuję pięknie. Już pewnie Małgosia zaraz zabierze mi głos, a ja znikam do innego pokoju. Dziękuję Wam pięknie, trzymajcie się cieplutko. Oczywiście dziękuję za inspirację komuś z eTwinningu, kto nauczył mnie Question Wall gdzieś tam. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. Na razie. Thank you.